15 i 17 marca w Lwówku Śląskim odbędą się dwa wydarzenia kulturalne. Jeden w kościele Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, drugi w Pałacu Brunów. Będzie to spektakl i koncert, więc każdy znajdzie coś dla siebie. 15 marca o godzinie 18 w Pałacu Brunów odbędzie się koncert Cztery Pory Roku. Piękne wydarzenie w ramach takiej współpracy naszej z Polskim Impresariatem Muzycznym. Tym razem będzie Marcin Zdunik i Liliana Stawarz. Zagrają Cztery Pory Roku. Pani Stawarz na klawesynie, a pan Zdunik na wiolonczeli. To jest piękna idea, która została wymyślona już ładnych parę lat temu przez Polski Impresariat Muzyczny, jak wspomniałem. I to polega na tym, że taką muzykę naprawdę na wysokim poziomie ten impresariat przywozi do małych miasteczek. W każdym środowisku są melomani, nie zawsze mają taką okazję i możliwość obcowania z taką sztuką bezpośrednio u siebie na miejscu. No bo w naszym wypadku, żeby posłuchać muzyki w takim wydaniu, no trzeba pojechać do Filharmonii, no do Wrocławia, do Jeleniej Góry. No nie zawsze tak pasuje każdemu. Natomiast tutaj impresariat, ten właśnie Polski Impresariat Muzyczny spowodował to, że w takich miasteczkach, Lwówek Śląski między innymi, też mamy kontakt z taką muzyką. 17 marca, czyli w niedzielę o godzinie 19, odbędzie się spektakl Pasja. Połączenie średniowiecznych misteriów wielkopostnych z językiem teatru współczesnego, ekspresyjnego, odwołującego się do prawdy, emocji i doznań. W kościele Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Lwówku Śląskim odbędzie się spektakl. Niezwykłe wydarzenie, dlatego no, mamy teraz czas taki Wielkiego Postu. Profesjonalny teatr z Gliwic, nazywa się to Teatr A, wystąpi ze spektaklem Pasja. Każdy wie, o co chodzi, to jest rzecz o zmartwychwstaniu i to jest pięknie, pięknie zrobiony w sposób niezwykle taki widowiskowy i taki podniosły spektakl. To też warto przyjść. Są to darmowe wydarzenia, jednak na koncert należy pobrać bezpłatne zaproszenie, które znajduje się w Lwóweckim Domu Kultury. Dla Echo24, Anna Stańczak.